Przewaga sił i środków użytych przez Niemców przeciwko Polakom w trakcie walk o Westerplatte była ogromna. Dotyczy to nie tylko liczby żołnierzy walczących po obu stronach, ale również użytego w trakcie walk uzbrojenia, w tym broni ciężkiej. Westerplatte było ostrzeliwane przez artylerię okrętową, głównie przez okręt Schleswig-Holstein, który na uzbrojeniu posiadał 20 dział. Dodatkowo Niemcy na terenie Brzeźna i twierdzy Wisłouście rozlokowali baterie artylerii lądowej. Ponadto 2 września 1939 roku składnica została zbombardowana. W trakcie nalotu na terenie składnicy eksplodowało 258 bomb o łącznej wadze 26,5 tony. Świadectwa tej przewagi Niemców, jeżeli chodzi o siłę ognia, odkrywamy stale w trakcie naszych badań archeologicznych prowadzonych na Westerplatte w postaci fragmentów bomb lotniczych, które eksplodowały na Westerplatte. Tutaj mamy fragmenty pocisków artylerii okrętowej z okrętu Schleswig-Holstein. Tu mamy przykłady pocisków, które eksplodowały na Westerplatte artylerii lądowej, moździerze kalibru 210 mm oraz działa 150 mm. Obrońcy wojskowej składnicy tranzytowej na Westerplatte mogli odpowiedzieć na niemiecki ogień jedynie przy użyciu 4 moździerzy, 2 działek przeciwpancernych oraz 1 armaty polowej. W obsłudze tej ostatniej służył kanonier Władysław Jakubiak. Kanonier Władysław Jakubiak urodził się 16 kwietnia 1916 roku. Ukończył 6 klas szkoły podstawowej, a do rozpoczęcia odbywania służby wojskowej pracował jako cieśla. Został powołany do 14 Dywizjonu Artylerii Konnej w Białymstoku w 1938 roku, a 30 lipca 1939 roku wraz z pozostałymi żołnierzami przewidzianymi do obsługi działa polowego został wysłany na Westerplatte. Tam trafił do 7 drużyny 3 plutonu przewidzianego do obsługi broni wspomagającej piechoty. Armata polowa kaliber 76,2 mm wzór 1902 była produkowana w Rosji jeszcze przed wybuchem I wojny światowej. Po 1918 roku w Wojsku Polskim używano kilkuset takich armat. Jedna z nich została przetransportowana w tajemnicy na teren wojskowej składnicy tranzytowej latem 1939 roku ze 111 plutonu artylerii lądowej obrony Wybrzeża. Kanonier Władysław Jakubiak był jednym z tych żołnierzy, którzy w pierwszych godzinach walk o Westerplatte skutecznie ostrzeliwał stanowiska niemieckie rozlokowane w Nowym Porcie, zmuszając atakujących do opuszczenia swoich pozycji. Niestety, ten skuteczny, celny ogień polskiego działa spowodował wykrycie stanowiska armaty i ostrzelanie tegoż miejsca przez okręt Schleswig-Holstein. Nikt z obsługi działa nie zginął, ale sama armata została uszkodzona i wykluczona z dalszych działań bojowych. Obecnie nie posiadamy jednoznacznych informacji co do miejsca, jak i czasu śmierci kanoniera Władysława Jakubiaka. Najczęściej przytaczane relacje powtarzają, że żołnierz ten zginął w dniu 2 września 1939 roku w wyniku bombardowania polskiej placówki. Dotyczą one miejsca śmierci, czyli wschodniej strony budynku koszar. Żołnierz ten miał wybiegać z budynku i tam zostać trafiony bombą lotniczą. Kolejna z relacji dotyczy natomiast innego miejsca, mianowicie obszaru w pobliżu wartowni numer 2 i magazynu żywności. Co ciekawe, odnajdujemy też trzecią relację dotyczącą miejsca śmierci w pobliżu wartowni numer 5. Można przypuszczać, iż kanonier Władysław Jakubiak wraz ze zniszczeniem armaty na stanowisku polowym został przesunięty w rejon najbardziej zagrożonego wschodniego odcinka obrony, czyli w obszar w pobliżu wartowni numer 5. Po zakończeniu obrony Westerplatte polska armata polowa została potraktowana przez Niemców jako łup wojenny i przetransportowana na pokładzie okrętu Schleswig-Holstein do Kilonii. Do zakończenia wojny stała na placu szkoły Kriegsmarine w Mirwik koło Flensburga. Niestety nie wiemy, co stało się z polską armatą polową z Westerplatte po zakończeniu wojny.
Jednak dzięki badaniom prowadzonym na Westerplatte możemy wskazać miejsce, w którym było jej stanowisko. W pobliżu elektrowni wojskowej składnicy tranzytowej na Westerplatte. Za poniesioną ofiarę i najwyższe poświęcenie kanonierz Władysław Jakubiak został w 1945 roku odznaczony Krzyżem Orderu Virtuti Militari V klasy.